Cześć mordeczki, witajcie z tej strony MatkoNix i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w drugim już odcinku z serii Od Nędzy do Pieniędzy, oczywiście w grze Farming Simulator 22. I w dzisiejszym odcinku lecimy w pole. Pierwsze prace polowe dzisiaj będziemy robić, później jeszcze sobie polecimy do sklepu i zakupić nową maszynę. Lecz najpierw, tak jak mówię, lecimy sobie 30 kultywować. Jak widzicie, kultywator, jak to woli, zapiąłem właśnie do 30 i dzisiaj jedziemy sobie gruberować jedną z naszych pól zaoranych. Także taka gruberowanie takie po właśnie orce będzie. Dobra, także odpalamy sobie naszą 30, podnosimy sobie nasz kultywator. No i co chcę powiedzieć? Ja tu oczywiście sobie będę jechał i kultywował. I na start to muszę wam bardzo podziękować, za co muszę podziękować wam mega. To jest to, że pod pierwszym odcinkiem wbiliście w chwilę, jak to nagrywam to ogólnie w środę, wy to oglądacie w czwartek i w chwili obecnej, jak to właśnie nagrywam, jest już prawie 100 łapek, także to jest niesamowite, że tyle udało wam się wbić, także bardzo dziękuję właśnie za tyle łapek. Dużo było komentarzy, dużo było propozycji do serii i jeszcze taka jedna zmiana, jaką już możecie zobaczyć od samego początku, mamy czas na 1, bo postanowiłem, że jednak czas na 10 to będzie jednak za szybko iść, więc postanowiłem, że będziemy tutaj grali jednak na czasie po prostu 1, czyli realistycznym, jaki mamy w realu. Dobra, jeszcze sobie automat może załączę, nie wiem, tak z 8 na godzinę. Myślę, że to będzie dobra prędkość. No i możemy sobie gruberować. Ogólnie też pisaliście komentarze, żebym nie grał cały czas z pierwszej osoby, tylko że z trzeciej też mogę grać. Bo ostatnio właśnie jak było od nędzy, to tylko z pierwszej grałem, ale tutaj właśnie pisaliście, żeby tak nie grać i żeby grać też z trzeciej, także z trzeciej też sobie będziemy grali. No i dzisiaj, tak jak mówię, gruberujemy sobie jedną z naszych pól. Ogólnie dalej jestem chory, dalej mam zatkany nos, więc pewnie to słychać, także troszeczkę mnie inaczej słychać, to się nie dziwcie. Wcale mutacji 500 raz nie przychodzę, po prostu jestem chory. Jak to raz kiedyś byłem chory i właśnie ktoś napisał, o co ty, mutacji przychodzisz czy coś, nie? A ja po prostu miałem mega zatkany nos i brzmiałem całkowicie, znaczy nie brzmiałem inaczej, brzmiałem o wiele starzej, o, tak to powiem. Boże, jak tu gałęzie w ogóle, Boże, ale żem dostał po mordzie gałęziami. Dobra, podnosimy sobie. Ogólnie minusem jest takim na tym polu to i w sumie takim problemem, że jak widać jest tutaj mega dużo kamieni. No i nie mamy maszyny, żeby te kamienie zebrać, wiadomo. Aby się przydało je zebrać, ale niestety ich nie zbierzemy, bo nie dostrzeżę, że nie mamy maszyny. To nawet nie ma żadnej maszyny, wiecie, polskim do zbierania. Także no taki jest przypał właśnie z tymi maszynami. Jak widać, to mega jest tych dużo kamieni, widzę. Ale nic nie zrobię. W tym pierwszym sezonie tak jakby ich zbierać nie będzie. No mam nadzieję, że po żniwach tych pierwszych sobie je zbierzemy, bo jak widzicie, no mega dużo ich jest. Jeszcze w dodatku tutaj było orane. Ogólnie status wszystkich pól, że tak tutaj powiem, jest taki, wszędzie w sumie taki sam, nie? Wszystkie są pole zorane i na każdym polu jest po 50% nawożenia, co nie? Tutaj mamy już 50% nawożenia, także jeszcze raz wystarczy nawieźć, także spoko. Tak jakoś wyszło. I dzisiaj propos nawożenia, pojedziemy sobie jeszcze kupić właśnie rozsiewacz oraz nawóz i może jeszcze sobie dzisiaj porozsiewamy nawóz, nie wiem. O, widzę nasz pies jest, który się ostatnio zagubił i nie był na pierwszym odcinku, witam cię. Jak on się w ogóle nazywa? Czekajcie, ja do niego podejdę. Jak ty się nazywasz? Aha, nie pokazuje jak on się nazywa, bo tu gra daje sama imiona, ale widzę, nie pokazuje. No to ten pies jest bezimienny, dajmy na to. Oczywiście żartuję, możecie w sumie napisać w komentarzach, zaproponować jakie imię możemy temu psowi dać. Może damy Pimpuś, tak jak na M-Creeku, bo w sumie to ten sam pies. No nareszcie zlazł ten pies, Boże, musiałem czekać pół minuty, a zejdzie mi z drogi. Dobra, pewnie tu cięcie zrobię ogólnie, bo nie chciałem, żeby było, nie było, że rozjedzę psa, nie? Niby to jest taka realna seria, więc... Niech będzie, czemu mi czas wziął? Na jeden czas mam mieć. Także gruberujemy sobie właśnie te pole. I co takiego w sumie tu powiedzieć mogę? Propozycje właśnie do nazwy tego psa. Piście.
Ale tak się właśnie zastanawiam, czy może Pimpuś by nazwać tego psa. Tak jak na wszystkich seriach. Nie wiem. Możecie właśnie zaproponować. I ogólnie, właśnie propos tutaj tych pól, to jeżeli chodzi o siewy, może tak to powiem, bo teraz tak, dobra, tak to powiem. Propos siewów, zadecydowaliśmy wszyscy, tutaj wy w sumie zadecydowaliście w komentarzach, bo pokazałem wam, co zasiejemy. I właśnie do wyboru były trzy uprawy i tak jakby wygrała jedna uprawa, bo w tym sezonie chcę tylko jedną uprawę zasiać. No i nie muszę chyba tutaj dziwić was, znaczy no dziwić, nie wiem, dziwnie to zabrzmiało. Ogólnie no wygrała pszenica, wcale się nie dziwię, że wygrała pszenica, bo w sumie to jest chyba najlepsze zboże. W sumie dla mnie fajnie też, że na start tą pszenicę pociśniemy, więc wszędzie w tym sezonie na polach będziemy mieli pszenicę. Ale fajnie było właśnie w następnym sezonie pójść jakiś jeszcze, nie wiem, rzepak czy coś. Ale to pierwszy sezon, to wiecie. To pójdziemy w standardowy pszenicę. Właśnie. Nie wiem, ile mi się uda tego pola ogólnie zgruberować. Bo tak jak mówię, jeszcze dzisiaj pojadę se potem rozsiewać. Może mi się uda całe pole zgruberować? Chociaż no nie wiem. Ogólnie animacja tego kultywatora jest cudowna, nie? Tego gruberowania. Fajnie to wygląda. No. Także jeszcze raz dziękuję mega za taki odbiór właśnie tej serii, bo... Znaczy ja się spodziewałem nawet, że taki odbiór będzie, bo wiedziałem, że ta seria jest... z tą serią, co zawsze te wyświetlenia robiła. Ale nie spodziewałem się, że aż tak dużo, nie? Zrobi. I to dalej ten odcinek zdobywa wyświetlenie, nie? Po dwóch dniach dalej te wyświetlenia mega rosną, także naprawdę mega. I te łapki. I właśnie, propos łapek, bo też było ankieta, czy będę dostawał do 10 odcinka, czy tam któregoś. Znaczy nie, że do którego odcinka, tylko po prostu co odcinek od was pieniądze za wbicie łapek. I zdecydowaliśmy, że tego tym razem nie będziemy wprowadzać, żeby to nie ułatwić sobie jakoś mega gry. Bo tutaj tak postaram się jak najszybciej rozwinąć, także jeszcze dodawanie pieniędzy tak o za łapki to troszeczkę postanowiłem. Tak sobie pomyślałem, że to było trochę bez sensu, więc tym razem tego nie będzie wbijania. Ale oczywiście, jeżeli się tu odcinek spodoba, no to łapę możecie dać dla dalszej motywacji, o. No, ale ogólnie tak to patrzę, to aż mnie przeraża to, ile jest tych kamieni. Naprawdę. No i to jest właśnie złe, że znaczy te kamienie nie obniżają polonów, tylko że no nie dostrzeżę, że tak brzydko wygląda, to jeszcze nam mega maszyny psuje, nie? To jest najgorsze. Tu widzę te pole, tak widzę. Aha, te pole takie jest, a ja tak gruberuję. Dobra. Ja tak patrzę, co ja robię. O Boże, 8 na godzinę. 11 na godzinę z tym gruberem. Znaczy w sumie tak 10 możemy nawet w sumie jechać. Bo naprawdę widzę, to leci. Ogólnie przewinąłem do drugiego dnia, bo już było ciemno. Znaczy to nie było ciemno, bo tam koło 16 było. Właśnie, więc już postanowiłem przewinąć ten jeden dzień. No i pszenicę mamy czas do siania do końca marca, czyli mamy jeszcze tak jakby dwa dni, nie? Także na spokojnie sobie to obsiejem, tym bardziej, że mamy czas tylko na jeden, także bez problemu ja to zasieję sobie. Na początku, tak jak mówiłem w sumie, że czas na 10 to będzie idealny, ale jednak no tylko 3 dni mam ustawione, więc jakby tak było, to w każdym odcinku praktycznie bym, nie wiem, musiał przewijać dzień, nie? Czyli wychodziłoby, że nie wiem, 3 odcinki na jeden miesiąc. Czy to nawet by się zgrywało, ale teraz w sumie, no dzisiaj gruberowanie. Jeszcze się dzisiaj postaram na pewno rozsiać tutaj nawóz, tak jakby pod zboża, nie? Przed siewami. I ogólnie prawdopodobnie w następnym odcinku właśnie już będą siewy. Tylko że jeszcze trzeba będzie zgruberować te pozostałe pola oraz rozsiać nawóz, ale to najprawdopodobniej zrobię już poza odcinkiem. Po prostu. Więc teraz na odcinku zgruberuję te pole, a później już te dwa następne, które mam, to już zgruberuję poza i rozsieję tam nawóz pod zboża i... no i w następny prawdopodobnie będziemy już sobie robić siewy. Także... także fajnie. Powolutku jakoś tutaj będziemy to kombinować i robić.
Ale ogólnie ten pierwszy sezon chcę jak najszybciej sobie tutaj właśnie zrobić. W nic jeszcze nie iść, żadne zwierzęta, nic, tylko aby jak najszybciej sobie tutaj ten sezon pograć. Tak zresztą jak pisaliście. I ogólnie była propozycja, żeby ze zwierząt, pierwsze zwierzęta jakie iść, to żeby kupić łąkę, kosiarkę i żeby w owce iść, bo owce tak naprawdę potrzebują tylko wodę i trawę, to nie? Albo siano. Ale nawet trawa może być, nie? Zwykła. I myślę, że owce na to serio to były właśnie fajne, nie? Takie pierwsze zwierzęta, nie licząc, nie wiem, tych kur czy uli, znaczy pszczół. I tak sobie myślę, że owce to, tak jak mówiłem, fajne były na początek. Co prawda zagród na modhubie żadnych nie ma, ani na innych stronach, ale w sumie ta oryginalna, najmniejsza dla owiec jest w sumie nawet fajna. A więc naprawdę owce to są właśnie fajne. Tutaj mega mi będą pasować. Także propos zwierząt, to pierwsze zwierzęta to myślę, że to będą, nie licząc kur, wiadomo, kur tych pszczół, to właśnie będą owce. No naprawdę, przy owcach dużo nie trzeba siedzieć, nie? Bo przy świniach czy krowach to w ogóle no, mega dużo roboty. A przy owcach to aby tylko wody dalać, trawy dać i tyle. Tylko wiadomo, jak żeby trawy dać, to jeszcze trzeba mieć łąkę jakąś. Trzeba mieć kosiarkę, jakąś zgrabiarkę by się przydało. No i jakąś prasę, nie? Albo przyczepę samozbierającą. Bo prasa w sumie to do siana. A to bym chciał tylko same kostki. Znaczy nie kostki, to trawę. Tylko trawę. Więc nawet przyczepa samozbierająca była dobra, nie? Także moim zdaniem to nie jest głupi pomysł. Te owce. Ogólnie to pozdrawiam właśnie tego użytkownika, jak to właśnie napisał o tych owcach. Ogólnie wszystkich w ogóle pozdrawiam, tyle komentarzy było tego wszystkiego. Widać, że wam się to podobać zaczyna, mimo że to dopiero początek. Czy jeszcze zacznie dopiero podobać. Naprawdę to będę odwalał to. Ogólnie to tutaj jak można zauważyć jest taka łoneczka malutka, polana. Ja tak sobie myślałem, bo to jest ogólnie oddzielny teren. Tutaj nawet pokażę na mapie. A nie, to nie tutaj. O, tu jest oddzielny teren to. Właśnie i tak myślałem, czy by właśnie tego nie dokupić w przyszłości. Znaczy na pewno to kiedyś dokupię, ale właśnie pierwsze jakie pole będę kupował, to właśnie żeby tego skrawka tutaj nie dokupić i nie powiększyć tego pola. Troszeczkę by kawałku doszło. Tam to chyba tylko 9000 kosztuje. Także tak, 9000, tak, 9. No. O Boże, trochę widzę, zboczyłem. Aha, jeszcze ten. Zapomniałem. Bo propos tych siewów właśnie, ja powiedziałem, że siewy jeszcze trzeba będzie, jak się rozsieje nawóz, to by pasowało zbronować to, żeby ten nawóz, wiadomo, w ziemię fajnie weszedł. Więc prawdopodobnie jeszcze przed siewami w następnym odcinku sobie zbronujemy to, żeby wiecie, ten nawóz tak w ziemię wszedł, tak jak powinien. Właśnie, więc jeszcze prawdopodobnie te brony ze złomu, co tam są, w ogóle śmieli się wszyscy, śmieliście się wy. Z bron. Czemu wam, nie wiem czemu wam brony się nie podobały. Brony fajne. Ze złomu wygrzebane. Także no nie wiem. Tylko o to chodzi. Fajnie było te brony odmalować, nie? To trzeba będzie je odmalować, nie? Bo zardzewiałe całe. Się odmaluje ładnie i będą brony. Fajne. Także wiecie. Ogólnie tak. Mam, widzę, 13 minut odcinka. 14 i mam prawie całe pole zgruberowane. Także bardzo fajnie. Bo nie spodziewałem się ogólnie, że tak szybko mi pójdzie. Także mega fajnie, że całe pole będę miał zgruberowane. To sobie pojedziemy zaraz. I sobie kupimy ten rozsiewacz. I od razu kupimy sobie nawóz też. I sobie będziemy mogli tutaj rozsiać nawóz. Właśnie. Dobra, może z pierwszej osoby trochę teraz pojeździmy. Tak cały czas trzeci. Jeżdżę. Dobra, opuszczaj mi to. Dobra. Ale się to 30 mega szybko brudzi ogólnie, widzę. Naprawdę. To jest coś niesamowitego, że to tak się szybko brudzi. Ale w sumie wiecie, teraz marzec, co błocko, wiadomo, deszcz cały czas pada. To ta ziemia jest taka cały czas
No. Cały czas, no, słowa mi. Mam słowo na końcu języka. A, wilgotna, tak. Cały czas ziemia wilgotna. I dlatego to tak. Ale Boże, ile tych kamieni jest. Serio tragedia, że dla tych kamieni. Trzeba będzie wyzbierać, bo serio. Maszyny te. Po jednym sezonie już będą się nadawać na złom. Albo na malowanie. W sumie na malowanie bardziej. Niż na złom. Dobra, jedziemy. O, coś 30 widzę. Zmuliło tu. Dobra. No masakra. No trzeba będzie po tych żniwach na pewno trzeba będzie wziąć, wypożyczyć jakiś, bo raczej kupywać nie będę. Wypożyczyć jakieś od kogoś zbierarkę jakąś, czy może wynająć kogoś, żeby przyjechał. Ale nie, no raczej. Moim zdaniem lepiej było właśnie samemu wypożyczyć od kogoś, niż żeby to ktoś miał robić. Chociaż możemy coś takiego oczywiście zrobić, nie? Bo to jest seria taka, wiecie. Nie wiem jak to właśnie nazywać, ale to będzie taka seria, gdzie rzeczywiście będę sobie kogoś brać. I nawet pytaliście się w komentarzach, czy właśnie do tych kombajnistów i tak dalej, jak ja to mówiłem o tym, że multiplayer, to czy właśnie będę brał widzów, czy kogo, czy ten, no to ja. No na chwilę obecną to myślę, że raczej będę brał tylko, wiecie, Dawida, Kamilosa i innych takich zaufanych. Bo raczej widzów to na razie nie będę brać, ale w przyszłości myślę, że czemu by nie. Bo naprawdę myślę, że takich odcinków i w ogóle to będzie mega dużo. Więc wiecie. Dobra, tu przymierzę, żeby zaraz je odgruberować za dużo. Sąsiadowi. Wiadomo. Ale naprawdę masakra jest z tymi kamieniami. Aż jestem przerażony, że aż tak dużo kamieni jest. Naprawdę. Dobra. Mamy tu zawrócić. Okej. Okay. W sumie nie powinienem tak, ale dobra. Podnosimy sobie gruber i możemy sobie w sumie już zjeżdżać z pola. Miałem ładnie zgruberowane. Gruber się fajnie spisał. Mimo, że mamy cały kurde. Ale ta 30 jest brudna mega. Trzeba będzie jak najszybciej kupić myjkę jakąś, bo masakra, że tak się szybko, że tak powiem, brudzi. Dobra. Więc teraz tak, odczepimy sobie może ten gruber. Tylko gdzie by tu go odstawić? Może sobie odstawię tutaj, gdzie był, pod wiatę. I pociśniemy sobie, tak jak mówię, teraz do sklepu. I sobie zakupimy. Rozsiewacz do nawozu. Dobra, teraz wysiadamy sobie. Odczepiamy sobie gruber. Dobra. Oczywiście mod na realne odczepianie również jest, wiadomo. Tego nie mogło zabraknąć. I teraz tak, lecimy sobie właśnie na sklep. Ogólnie a propos tych 15 dolarów, które jak widzicie spadło od poprzedniego odcinka, to jest po prostu opłata. Tam puly i ogólnie, nie? Co dobowa. Ja tego samemu nie będę odejmować, jak to było ostatnio. O, chłop nie puścił. Coś mnie tu cały czas puszczają. Znaczy to pewnie jest przez to, że za blisko jest postawiona ta brama. Czekajcie, w sumie ja zamknę tą bramę, bo ja ostatnio, żebym wyjechał, żeście pisali i krzyczeli w sumie na mnie w komentarzach, żebym wyjechał i żebym bramę nie zamknął. Także zamknąłem. O Boże, ty pies tutaj łazi. Uważaj, bo potrąci się coś. Uważaj. Się. Zobaczcie. Jaki pies. No. Także powoli sobie ogólnie wracam tego zdrowia. Chociaż jeszcze no nie za bardzo moje gardło funkcjonuje tak jak powinno. Właśnie, więc dlatego dzisiaj tak też mogę dziwnie brzmieć. Dobra, idziemy sobie do sklepu. Okej, tutaj jest sklepik, więc sobie skręcamy. O Boże, taką 30 brudno podjechałem. Ja cię chwyca. Dobra. Podjeżdżamy sobie tutaj. Okej, tu jest, widzę sklep. Dobra, zgaśmy sobie to 30. O, dobra. Maszyny rolnicze, okej, dobrze wiedzieć. Więc tak. Wchodzimy sobie w sklep, tak jak mówię. Wchodzimy sobie w rozsiewacze i kupujemy sobie rozsiewacz ten, Lizarda. N012, właśnie to jest nas. To będzie nasz pierwszy rozsiewacz, który właśnie tej serii będziemy mieli.
Może konfiguracje to nie wiem, możemy sobie dać takie. To może wiecie co, ja może dam tą mniejszą na razie konfigurację. Prędkość to dam taką jaka jest, może albo nawet na, tak z 13 może dam. Wzór. Aha, wzór to jest te osłony, dobra, to osłony weźmiemy, zaczep transportowy, no to też możemy wziąć. Kolor, jaki możemy wziąć kolor, taki szary jest fajny nawet. Czerwony to raczej nie, niebieski, o nie, ohydnie to wygląda. Taki jest, widzę, kolor. Ja chyba wezmę ten, szary, to chyba najlepiej wygląda. Dobra, kupujemy sobie, $780 wydajemy. I mamy nasz rozsiewan, więc jeszcze zanim sobie weźmiemy go, podepniemy, to jeszcze sobie wezmę, kupię oczywiście nawóz. Kupujemy sobie nawóz w workach, tylko czekajcie, żeby ja te worki znalazł. Teraz, jak widzicie, mam poinstalowane mega tych modów. Czekajcie, to jest, nie, czekajcie, to nie jest ten. To jest tutaj, w tej kategorii. I to jest ten, dobra. Także kupujemy sobie. Tak. W jednym worku jest, widzę, 50 litrów. To może kupimy sobie raz, dwa, trzy worki. Tyle, ile mi wchodzi. A ile będę. Dobra, to może 4 kupię. Aby napełnić do pełna ten rozsiewacz. Pewnie mi tyle nie wystarczy, tylko kupiłem tyle tego nawozu, żeby, wiecie, załadować. Dobra. Walamy sobie 30. No, jedzie? Dobra, jedzie. Poddepniemy sobie teraz ten rozsiewacz i sobie weźmiemy, załadujemy ten nawóz. O. Ogólnie z tego co widzę, że mam 20 ponad minut, także... no, już sporo mam. Dobra. Podpinamy sobie wałeczek. I teraz załadujemy sobie ładnie ten nawóz. O Boże, co to się stało? Aha, dobra, czekajcie, no muszę... Ładuję, ładuję, dobra. Trochę widzę, nierealnie się to wysypuje, ale nic na to nie poradzę. Dobra, wskakuję tak na 30. Czekajcie. W sumie to tak wskakiwanie na 30 takie nierealistyczne w sumie. O, dobra. Czyli to widzę, trzeba się idealnie ustawić. O, dobra. Ile mamy zapełnienia? 200 litrów. To jeszcze jeden worek mogę kupić w sumie. To jeszcze w sumie jeden dokupię, żeby mieć pełny rozsiewacz. Dobra. Okej, mamy worek. Sypujemy. O, dobra, weszedł cały. Weszło 250 litrów, dobra. Także tyle nam wchodzi w ten rozsiewacz, także fajnie, mamy cały zapełniony, więc możemy teraz sobie lecieć na gospę. I tak sobie teraz myślę, bo mam w sumie już 23 minuty z tego co mi stopper pokazuje. 22, 23, nie wiem, bo tam jeszcze cięcie będzie półminutowe. Więc nie wiem. Ale jeszcze sobie rozsiejemy nawóz, może nie na całym polu, ale jeszcze sobie wjedziemy w pole i rozsiejem trochę. Więc no, ja sobie wezmę łyk na szybko picia. O! Mam nadzieję, że nie było słychać jak piję. To był w sumie trochę taki przypał. Ale no tak to jest czasami, jak się jest chorym i chce się mieć i jednocześnie nagry... O Boże! Jak przejechał blisko koło mnie. Jak się jest chorym i chce się jednocześnie nagrywać, nie? To jest najgorsze. Dobra, teraz tak, musimy sobie otworzyć bramę tutaj. Dobra. Idziemy 130 i skręcamy. Okej. Okay. Od razu zamknę, żeby tu zaraz jakiś sąsiad złodziej nie weszedł. Dobra. I lecimy sobie rozsiać teraz nawóz. Tutaj na te pole. Dobra. Ogólnie już się nie mogę doczekać. Wezmę, wyleczę te gardło moje, bo już mam dość po prostu. Ogólnie to już mnie zaczęło drapać te gardło, że aż mówić nie mogę. Pewnie niewyraźnie brzmię teraz. Znaczy no nie, nie że niewyraźnie, tylko... Ale dobra, już mniejsze, nie będę tutaj gardrze gadać. O, nawet wymawiać nie umie dobrze. Dobra.
Teraz tak, musimy sobie włączyć ten rozsiewacz, także włączamy sobie, o. I nam rozsiewa. Boże, ile... Boże, jedź. O Boże, co tak ciężko ta 30 ma? O, dobra, jedzie. Czekajcie, sobie tempomat ustawię. Ej, czemu ona tak ciężko ma? Co jest? 5 na godzinę tylko jadę. Tak strasznie ciężko ma. Nie wiem czemu, o dobra, już jedzie szybciej. Nie, tak widzę, przez chwilę miała jakieś... Jakieś coś nie domagało, ale dobra. Także rozsiewamy sobie ten nawóz pod zboża. Tutaj. Widzę, że to mega szeroko w sumie rozsiewa. Dobra, to całe pole rozsieje jednak. Sobie, bo to chyba 12 metrów ma ten rozsiewacz. Więc wiecie, o Boże, trochę... Żebym jaka zrobił. No, tutaj jest trochę ciężej, bo GPS-a nie korzystam, bo wiadomo, od kiedy jest GPS w 30, nie? Więc wiadomo, że tutaj GPS-a nie użyję. Więc mijaki też się będą pewnie zdarzać, wiadomo. Dobra. Okej. Lecimy sobie. No co, czemu ona nie jedzie? Halo, proszę jechać. Dobra. Ej, ona strasznie ma ciężko z tym rozsiewaczem jako niezwłączony. Śmieszne to jest. Naprawdę. Ona nie chce jechać, nie? Dobra. Jakoś ruszyła. No ale widzę, że tutaj będzie mega problem z tym ruszaniem. Nie wiem, czy może to by zrobił, naprawił, bo to... Właśnie to jest dziwne, przecież rozsiewacz to nie zabiera jakoś dużo mocy, żeby ta 30 jechać i chciała. Więc nie wiem, od czego tutaj to zależy. Trochę źle widzę dopracowane prawdopodobnie modyfikacje. Więc trzeba będzie może naprawić, bo to masakra, że kurde, ja tu 10 na godzinę co najmniej powinienem jechać, a ja tu 6 na godzinę jadę. Masakra. Także trzeba będzie to naprawić. Dobra, halo, jedziesz? No panie, chce... Nie patrzcie, nie chce jechać ta 30. To fajne polskie mody, nie? Tak jak ostatnio shortsa zrobię. No, no ona jechać nie chce. Co jest 130? No jedź. Dobra, jedzie jakoś. Ja nie, masakra to z tymi modami jest, naprawdę. To wszystko pobugowane takie. Działać nie chce. Ja nie wiem. Także rozsiewam ogólnie ten nawóz i kończę odcinek, bo już po prostu mi gardło wysiada. Szczerze powiem, tak jak w sumie już słychać chyba po mnie, że mi gardło wysiada. Takie, na takie dłuższe odcinki półgodzinowe to moje gardło się widzę nie nadaje, także... Że muszę już powoli kończyć w sumie. Także rozsieję ten nawóz i będę kończył. Na spokojnie mi ogólnie widzę wystarczyło tego nawozu, więc jeszcze będę mógł se na następne pola wywieźć, chociaż wątpię, żeby mi wystarczyło tego nawozu na wszystkie pola. Bo w sumie 43 to jest albo te pole, czekajcie, w ogóle największe pole to jest chyba, czekajcie, bo 59 to na pewno najmniejsza, a 108, 43, nie, 108 jest największa, zdecydowanie. Myślałem, że 43, ale jednak tutaj te pole jest największe. Także dwa pozostałe pola zrobię sobie pod odcinkiem. Właśnie. I będziemy sobie siać w następnym odcinku. Jeszcze sobie pobrunujemy i... No Boże, masakra jest to 30, mnie denerwować zaczyna. Ta 30 mnie denerwować, szczerze zaczyna już. Ja nie wiem, co to 30 jest nie tak, że ona jechać nie chce. Ja nie rozumiem. Proszę jechać. No. Dobra, wiecie co? Ja muszę, widzę, tak naciskać, wyłączać i włączać to, bo widzę, ta 30 już zero nie domaga. A przy skręcaniu to ona już w ogóle jechać nie chce, także... Także ja nie wiem. Ale dobra. Także rozsiałem sobie nawóz. Fajnie. Także w sumie może sobie już wracać na gospę tutaj. No. I ogólnie następny odcinek prawdopodobnie pojawi się za 2 lub 3 dni, ale tak jak mówię, chcę już do następnego odcinka wyleczyć się całkowicie, bo dzisiejszy odcinek, szczerze powiem, przez te pół godziny jak gadałem, to już mi gardło tak wysiadło, że to jest masakra. Zresztą chyba słychać po mnie i różnicę pomiędzy na początku a teraz.
Także co, tym akcentem, tak jak mówię, w sumie wam dziękuję. Odcinkiem dokończę te prace, które już powiedziałem. Więc co, trzymajcie się, do następnego, cześć.